wiemy, gdzie jedziemy. Autostrady plączą się. Mapy nie ma, po co nam elektroniczne systemy? Niepotrzebny żaden cel. Elektrolitów sto non-stop zapewnia. Minerałów znów poziom spada. I zwariował całkowicie już GPS. Coś po flamandzku do nas gada. Sam se naprawdę. Na wakacje jest z odwiną marki. Szkody i wypadki to normalka, zamknij pasy. Mikulow znany jest od XII wieku, kiedy to funkcjonował jako osada targowa. Stanowił on własność rodu Liechtensteinów. W październiku 1638 roku miało tu miejsce spotkanie króla Polski Władysława IV i cesarza Ferdynanda III. Doszło wtedy do zgrzytu dyplomatycznego, gdy król Polski został nieodpowiednio powitany przez cesarza. Idziemy na wieczorny spacer pod zamek w Mikulowie. O zamku wam opowiemy później. Jedzieli, ulicami nami. Większość turystów kieruje swoje pierwsze kroki do zamku i nie ma co się dziwić, ponieważ jest to chyba najbardziej znana atrakcja miejscowości. Pałac w Mikulowie zbudowany został w XI wieku na wzgórzu zamkowym jako romańska warownia. Liechtensteinowie w 1290 roku dokonali jego przebudowy na styl gotycki, zaś kolejni właściciele zmieniali go na pałac barokowy. Wejście do zamku znajduje się w rogu budynku. Tam wąską uliczką dochodzimy do żelaznej bramy, przy której stoją szeregiem rzeźby głów. Jesteśmy pod willą w Mikulowie. Za chwilę będziemy przekraczać granicę austriacką. Obawiamy się troszeczkę wagi, dlatego że wszyscy trąbią, że zamontowali w Austrii wagi. No więc zobaczymy, czy przejedziemy bez problemów. Dzień drugi naszej wyprawy. Jesteśmy w Alpach, niedaleko granicy z Włochami. To jest przepięknie. Ale strasznie się nam burzy. Ale pięknie. Chcesz się zamienić ze mną na chwilę? Tak, tak, oczywiście. Dobra, siadamy, jedziemy. Wjeżdżamy do Włoch. Alpe Adria. To jest po włosku. Jedziemy na luzie. W wielogodzinnej podróży naszym dziadkiem kamperem przez Austrię i Włochy dotarliśmy do kempingu Union Lido. Kemping ten mieści się tuż przy piaszczystej plaży Adriatyku i jest świetną bazą wypadową na wizytę w malowniczej Wenecji. Kemping Union Lido posiada dwa duże parki wodne z basenami i zjeżdżalniami oraz placem zabaw i 8 restauracjami.
kemping leży bezpośrednio przy plaży. Dla całej rodziny jest tutaj bardzo dużo atrakcji, niezależnie od tego, czy lubicie jazdę konną, pływanie czy piłkę nożną. Idziemy do miasteczka Cavallino. Tam jest supermarket, zobaczymy jakie są w nim rzeczy. Jest godzina 11.00, 11 września, godzina 11 rano, 24 stopnie Celsjusza. Już jest gorąco, się zaczyna. Będziemy płynąć do Wenecji, ale najpierw czekamy w dużej kolejce na bilety. W trakcie pobytu na kempingu warto co najmniej jeden dzień poświęcić na całodniową wycieczkę do Wenecji. Można tam dojechać samochodem, autobusem, pociągiem albo statkiem. Statek z Punta Sabioni do Wenecji to dobry wybór, ponieważ parkingi w Punta Sabioni są tanie, a statki dopływają do samego serca Wenecji, czyli w bliskie okolice Placu Świętego Marka. Z Punta Sabioni do Wenecji odpływają zarówno popularne tramwaje wodne miejskiego przewoźnika, jak i statki prywatne. Zwiedzamy Wenecję. Straszne tłumy są dzisiaj. Jest poniedziałek, 12 września. Mimo wszystko bardzo, bardzo dużo ludzi jest. Jesteśmy na placu Świętego Marka i są straszne tłumy. Nie takie straszne. A skąd wiesz? Bo widziałam większe w telewizji. Skoro tak mówi, ona jest fanką telewizji.
nie wiemy, gdzie jedziemy. Autostrady plączą się. Mapy nie ma, po co nam elektroniczne systemy. Niepotrzebny żaden cel. Elektrolitów są non-stop na pewno. Wybieram, co z poziom spada. I zwariował całkowicie już GPS. Coś po flamansku to